Witam Was w kolejnym odcinku serii Back to School na moim kanale i dzisiaj przychodzę do Was z długo wyczekiwanym odcinkiem właśnie z tej serii. Bardzo dużo osób się mnie pytało, czy taki odcinek będzie, a jak tak, to kiedy. No i właśnie przychodzę do Was dzisiaj z organizacją mojego biurka. Jeszcze przed przejściem właśnie do mojego biurka, oczywiście na samym początku Wam też go pokażę, to chciałabym Was zaprosić na mojego Instagrama, ponieważ tam Was informuję, kiedy są najbliższe odcinki. Możecie zobaczyć też, co się u mnie dzieje, co tam porabiam, bo dodaję wiele relacji, a przynajmniej się staram. No i też dodaję jakieś różne zdjęcia, więc jak coś, to Was tam też zapraszam. Nazwa Szkieletonka, a teraz już Wam pokazuję moje biurko. Tak właśnie prezentuje się moje biurko. Jeszcze na samym początku dodam, że było ono robione przez stolarza na wymiar, bo wiem, że jakbym tego nie powiedziała, to bym dostała masę pytań na temat, skąd ono jest. No i w dzisiejszym odcinku zajmiemy się tą częścią, też jeszcze tymi szufladkami, bo w niektórych mam właśnie rzeczy do szkoły. Teraz zajmiemy się tą częścią i myślę, że zaczniemy właśnie od krzesła. A więc krzesło mam ze strony Meblik i właśnie na nim mam położony koc, który był chyba zamawiany na Allegro. Wydaje mi się, że dzięki niemu jest tak troszkę jakby przytulniej, ogólnie lepiej mi się funkcjonuje, więc tak, dlatego mam właśnie położony koc na krześle. I teraz przejdziemy do blatu. Ogólnie na blacie to ja mam położone białe szkło, które chroni ten blat właśnie przed rysowaniem się i mogę Wam powiedzieć, że mega mi się ono sprawdza. Ja mam je od początku tego jakby nowego pokoju. Dla mnie jest po prostu genialne, lepiej, że właśnie to szkło się rysuje, niż po prostu blat. Teraz Wam pokażę, co mam w tej części, a więc tutaj mamy taki podajnik z karteczkami. Ja to ogólnie zamawiałam na Allegro, ale też widziałam w tamtym roku coś takiego w Empiku, identyczne właśnie było. Obok mamy taką temperówkę elektryczną, ona jest z Biedronki i ja ją kupowałam rok temu, ale w tym roku też właśnie ją widziałam, tylko że w kolorach takich pastelowych, nie wiem, czy była w kolorze białym. Jeszcze obok mamy moje słuchawki bezprzewodowe, z których praktycznie cały czas korzystałam na zdalnym nauczaniu. Case jest z HM-u. Teraz przejdziemy do tych pojemniczków i jak coś, to te takie dwa włochate mam z Pepco, a te pozostałe, czyli te dwa takie białe i ten jeden różowy jest z Centrum Chińskiego, więc tak. I teraz Wam tak pokrótce omówię, co tutaj w środku mam. A więc w pierwszym mamy jakieś zakreślacze z różnych firm, na przykład jakieś z Pilota, są też z AliExpress, jakieś też inne są z Bika, więc tak. Obok mamy kolejne braszpeny, takie rzeczy właśnie do notatek. I te są z Action, a tutaj mam jeden właśnie z Biedronki, z Pentela. Następnie mam jakieś żelopisy, też jakieś kolorowe pisaki z Pilota, właśnie w większości są chyba z Pilota. Tutaj tak samo, no i ogólnie tutaj mam właśnie takie rzeczy, które najczęściej używam, czyli właśnie jakieś długopisy, ołówki, nożyczki, no i inne po prostu takie rzeczy. Następnie na ścianie mam powieszone takie płyty, ja je jak coś robiłam sama, a te naklejki z tych dwóch są z Biedronki, a tamte są z Empika. Tutaj mam też moje zdjęcia z Instagrama, takie różne. I na ścianie mam też powieszoną tablicę magnetyczną, ona była ogólnie zamawiana na Allegro. I tu mam powieszone takie zdjęcia z Nineprinta, to są takie Aesthetic z Pinteresta, a obok są zdjęcia ze znajomymi, z Kumelką oraz z Gabi, jeśli to oglądacie, no to oczywiście Was pozdrawiam. Mam też takie magnesy, na przykład z Dumbledorem, z dodatkowego angielskiego, mega śmieszny w ogóle. Mam też takie zwykłe z lamami z Empika właśnie. No i jeszcze na górze mam taki Dynia Wiktoria i ogólnie jak będziemy mieć właśnie rok szkolny i będziemy mieć już podział godzin, plan lekcji, to sobie go tutaj właśnie powieszę. Ja już go w ogóle zaczęłam robić na iPadzie, tylko właśnie czekam, aż będę wiedziała po prostu, jakie mamy lekcje. Teraz powrócimy znowu do blatu, a więc tutaj mam mojego laptopa, on jest z firmy MSI i według mnie jest on po prostu genialny, mega mi się z niego korzysta. No i właśnie praktycznie cały czas z niego korzystałam na zdalnym i po prostu jest genialny. W każdym razie jak na przykład robię lekcje lub tam się coś uczę, to go odkładam tam na półkę, ale jak właśnie mam już odrobione zadania, no to oczywiście jest on tutaj, jak z niego korzystam. Mam też taką właśnie myszkę, podkładkę z Babako. No i przechodzimy dalej. Tutaj mamy moją lampkę. Ona ogólnie była zamawiana chyba na Allegro. Ona jest też mega fajna, już Wam tutaj pokazuję, jak ona mniej więcej wygląda. Ma ona kilka barw światła. Taka, taka, taka. To jest chyba jakaś do spania, do kawusi. Tutaj jest też do czytania, no ja właśnie z tej korzystam. Można też zmienić właśnie jasność, można ustawić czas. No i wiadomo, wyłącza się i włącza. Tutaj mam też takiego stworka, który, uwaga, uwaga, jest z McDonalda i ogólnie bez niego to jest tak
pusto, chyba tak, więc oczywiście on tutaj jest. Miałam po prostu farta, że go wzięłam, bo pasuje tu idealnie, tak sobie siedzi i trzyma jakąś kredkę kolorową. Obok mam moje trzymadełko na telefon i właśnie najczęściej tutaj mam telefon. Przechodzimy wyżej, tutaj mam jeszcze moje słuchawki. Teraz przejdziemy do tego, co jest wewnątrz mojego biurka, ponieważ skończyłam Wam omawiać, co jest z zewnątrz, więc otwieramy szufladę i tak to się właśnie prezentuje po otwarciu. W środku mam takie organizery, które są z Pepco i myślę, że zaczniemy od samego końca, a więc tam z tyłu mam takie różnego rodzaju linijki sprzed kilku lat, bo tą elastyczną zieloną miałam chyba w czwartej klasie może. Mam też tam takie karteczki z Empika, które też kupowałam, nie wiem, rok temu, dwa lata temu, coś w tym stylu i w ogóle są nieużywane, więc tak. Tutaj jest też klej w taśmie z Biedronki, jakieś zakładki, są też dwa korektory, z których najczęściej korzystam, taka gumka elektryczna, która jest genialna po prostu, ona super działa, już ją testowałam. Tutaj mam też do niej wkłady jak coś. Obok mam jeszcze takie cienkopisy, które są w kolorze czarnym, różnych rozmiarów, bardzo fajne zresztą, z takiej właśnie oto firmy. Opakowanie do cyrkla, a cyrkiel ogólnie jest w piórniku. Tu jest jeszcze taka gumka z Milana, też bardzo fajna, ja ją chyba mam w ogóle z tamtego roku. Obok mam oczywiście jeszcze takie dwa pendrive'y i tutaj jest też taki mały zestaw z Chińczyka, z jakimiś takimi małymi rzeczami typu cyrkiel i takie kątomierze i inne po prostu sprawy. No i teraz zamykamy szufladę i przechodzimy niżej. I tak to właśnie wygląda po otwarciu. Tutaj mam właśnie przyklejony układ okresowy na chemię, pierwiastki, wiadomo, takie inne sprawy. I zaczniemy, myślę, że od góry, a więc tam mam położone moje wszystkie zeszyty. Jak coś, to na moim kanale jest odcinek z stronami tytułowymi, więc oczywiście Was na niego zapraszam. Tutaj mam moje zeszyty, mój piórnik, organizacja piórnika też jest na moim kanale. Z tyłu też jest jakiś taki notes, żeby coś na szybko zapisać. I mój oczywiście kalendarz. No i przechodzimy na dół. Tutaj ogólnie będą książki, jak tylko je dostaniemy, a tak to z tyłu mam jakieś takie większe zeszyty, też mam repetytorium z języka polskiego i mogę Wam je bardzo, ale to bardzo polecić. Jeszcze też właśnie repetytorium z fizyki. Mam też podręczniki z biologii i z chemii właśnie z klas 5, 6, 7, no i właśnie z chemii do 7, ponieważ jestem zapisana na konkursy. I tutaj mam właśnie jeszcze piórniki z tamtych jakby lat. Tu jest taki z Milana, który miałam w tamtym roku. Ten jeszcze zamawiałam właśnie w tym roku i w ogóle go nie zapakowałam, będę musiała go zapakować. I tu jest jeszcze jakiś jeden zeszyt i ja go miałam na dodatkowy angielski. Skończyłam Wam omawiać tą część, więc teraz przechodzimy dalej. A więc tutaj mam taki zegarek, widzicie, która godzina, wiem, o dziwnych godzinach nagrywam odcinki. Ja go mam od taty, kupił go gdzieś w Wiedniu, nie do końca wiem gdzie. Obok mam taką literkę W, ona jest z Allegro i właśnie ona się świeci, zawsze wieczorem sobie ją zapalam. Też jest taka świeczka, ona jest z Ikei, po prostu idealnie tutaj pasuje. W ogóle widziałam podobne na Pinterestie i taką chciałam i przez długi czas szukałam i w końcu znalazłam. Następnie mamy takie coś, które pokazuje, ile mamy stopni w pokoju i ile właśnie wilgotności, więc tak, to jest Banggood jak coś. To jest też taki talerzyk, chyba tak, na biżuterię i to jest ogólnie biżuteria, w której najczęściej chodzę i z tyłu mamy jeszcze takiego kwiatuszka. Niżej mam taką półeczkę, na której ogólnie trzymam laptopa wtedy, kiedy robię zadania, ale na razie właśnie jest tutaj mój iPad. Następnie mamy takie szufladki, które są z Biedronki i już Wam pokazuję, co w środku jest. A więc tutaj mamy takie długopisy i też zapasową baterię do mojego aparatu. Następnie mamy jakieś po prostu pisaki, te są chyba z Tesco, z tego co pamiętam, a te są z Biedronki. I jeszcze ostatnia szufladka i tu są kolejne jakieś zakreślacze i one są akurat z AliExpress. Też obok mam takie etui na moje okulary i wiadomo, w środku są okulary. Kolejna półeczka, na której trzymam mój odkurzacz do biurka, taki właśnie malutki, zamawiany był na AliExpress. Następnie mamy oczywiście mój kalendarz zamawiany na Empik Photo, który sobie sama projektowałam i tutaj mam właśnie z boku No Hero Academia, więc tak właśnie on wygląda. I z tyłu taka szkatułka z moją biżuterią i to jest z Home Menu. Następnie mam tutaj jakieś takie rzeczy bardziej związane z plastyką. Tutaj są kredki, jakieś takie brush pen, jakieś jeszcze kredki chyba, oleje, ołówki. Niżej mam kabelki, moja ładowarka, ładowarka do aparatu, jakieś inne pierdółki. No i jeszcze na dole mam taki zapas zeszytów.
I tutaj mam jeszcze taką szufladę, ale tutaj już totalnie są rzeczy niezwiązane ze szkołą i są to natomiast rzeczy do mojego telefonu, czyli właśnie jakieś case'y, ładowarka i takie inne rzeczy. Teraz przechodzimy do szuflad i tutaj widać mój cień, więc hejka, więc tak. Zaczniemy od tej szuflady i tutaj mam takie ogólnie rzeczy mieszane. Ten organizer nie do końca wiem skąd jest, więc po prostu nie będę wam mówiła. Więc tak, tutaj mamy takie gąbeczki na plastykę, kompas, jakieś tasiemki, zszywacze i też dziurkacze. Są też takie różne wkłady, są też takie spinacze, tak, spinacze. Kolejne zakreślacze, tasiemki, zakreślacze, jakieś kolejne długopisy kolorowe. Druga szuflada i tak właśnie ona wygląda po otwarciu. To są w ogóle takie rzeczy, które nawet chyba nie były otwierane. Jakieś ołówki, braszpeny i ogólnie takie rzeczy, które nie były w ogóle otwierane. Obok mamy jeszcze kalkulatory, takie właśnie dwa. Zapas korektorów na nie wiem ile, ale na długo chyba, chociaż nie wiadomo jak to przy mnie wygląda. Są też tutaj takie kleje w taśmie z Biedronki i ten taki jeden z Osho, to jest ogólnie wkład. I jeszcze mamy tutaj takie pisaki do tablicy i też tą właśnie gąbkę, ale ja z tego za bardzo nie korzystam. Kolejna szuflada i z jej wyglądu jestem mega zadowolona. Tak właśnie ona się prezentuje po otwarciu i już wam tutaj mniej więcej pokazuje, co tu jest. A więc tu mamy takie rzeczy, z których mniej korzystam właśnie do robienia notatek, na przykład jakieś takie żelopisy, to też jakieś inne długopisy. Tu jest naprawdę bardzo dużo długopisów. Mamy tutaj jeszcze takie trzymadełko, podajnik, tasiemki, tak, też zamawiany na Allegro. Nożyczki, takie właśnie trzy pary nożyczek. Są też takie jakieś karteczki, koperty i takie inne. Mamy też oczywiście takie jeszcze gumki. Tutaj to jest na przykład taka z Milana. To są jednorożce, takie słodkie. Niżej mam taki zestaw stempli z Empika. Są też takie zwykłe kleje. I są tutaj też oczywiście takie magnesy. A więc tak właśnie wygląda moja strefa do nauki. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Oczywiście zostawcie łapeczkę w górę. No i myślę, że mogę się już z wami pożegnać. A więc widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa!